Witajcie na naszej stronie Dzieciaki testują. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję ilustrowanego słownika angielsko-polskiego od wydawnictwa Siedmioróg. Słownik jest dużego formatu w twardej oprawie i jak możecie zobaczyć na okładce, jest on przeznaczony dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Aczkolwiek ja uważam, że przyda się on także dla młodszych, bo nie wiem jak u Was, ale w naszym przedszkolu dzieci uczą się języka angielskiego, a ten słownik idealnie się nadaje do tego, aby sobie w domu razem tutaj właśnie jakichś słówek czy prostych zdań się uczyć. W książce w środku znajduje się płyta z wersją audio słownika. I jak już mówiłam, jest on w twardej oprawie. Zajrzyjmy sobie do środka. Na wewnętrznej stronie okładki mamy tutaj powitanie. Chłopiec, który ma na imię Kevin, to on nas będzie wszystkiego właśnie w tej książce uczył, w tym słowniku uczył. Jest tutaj też właśnie przedstawione, jak skonstruowane zostały strony. Następnie zajrzymy sobie na spis treści, tutaj jeszcze wstęp, w którym także mamy opisane właśnie mniej więcej jak to tutaj wygląda i spis treści. Mamy podzielone tematycznie te lekcje, że tak powiem, jest moja rodzina, mój dom, mój pokój, mój dzień i tak dalej, i tak dalej. Na końcu mamy słowniczek oraz tłumaczenie wierszyków, które na poszczególnych, jakieś tutaj w poszczególnych miejscach znajdziemy. Przejdźmy dalej. Tak wyglądają właśnie te lekcje, te rozdziały. Najpierw jest moja rodzina, tutaj jest ten chłopiec Kevin i przyjrzyjcie się tutaj dobrze, jak to zostało skonstruowane, że przy obrazkach jest napisane po angielsku, jak to się pisze oraz jak to się wymawia. Jest to bardzo fajne właśnie, żeby od razu się uczyć wymowy tych poszczególnych wyrazów. Następnie pod ramką mamy powiedz to po angielsku. Również właśnie zwróćcie uwagę, że również z wymową. A wyrazy zostały tutaj właśnie, tam było na początku też napisane, że poszczególne wyrazy, które tutaj właśnie znajdziemy, zostały zaznaczone na kolor szary. Następnie mamy również takie wyrazy tutaj tu przetłumaczone już bez wymowy. I tutaj możemy znaleźć, na przykład już widzicie wierszyk, którego tłumaczenie będzie na końcu książki. I jeszcze są takie właśnie już tłumaczone, przetłumaczone na język polski, proste tutaj zdania, które możemy sobie po angielsku także czytać z młodszymi dziećmi, bo dzieci w wieku 7-10 lat to już myślę, to nie będą miały z tym problemu. Z młodszymi możemy na razie w formie zabawy. My się angielskiego również właśnie uczymy, przez to, że Martynka bardzo szybko łapie poszczególne słówka. Myślę, że właśnie w przedszkolu jest to najlepszy czas na rozpoczęcie nauki. Oczywiście poprzez zabawę, a nie jakieś tutaj sztywne wkuwanie. I ten słownik będzie nam do tego bardzo pomocny. My sobie bierzemy na przykład właśnie książkę, otwieramy na jakiejś stronie i tutaj opowiadamy sobie, co gdzie się znajduje. Martynka świetnie to jest w stanie właśnie powtarzać i bardzo dużo rzeczy z tego zapamiętuje. A jak zauważyliście, są tutaj takie życiowe, można powiedzieć, właśnie sytuacje i również te przedmioty. Tutaj ciało ludzkie. Myślę, że właśnie świetnie się on sprawdzi w codziennym tutaj użytkowaniu. Po więcej informacji zapraszam Was na naszą stronę. Zapraszam także do subskrybowania naszego kanału, do lajkowania nas na Facebooku i do oglądania kolejnych recenzji. Pozdrawiam i do usłyszenia.